W poprzednim odcinku znaleźliśmy złotą kostkę i uciekliśmy z wyspy, jednak dzisiaj podejmiemy inną decyzję i zostaniemy w lesie do końca naszych dni. Trochę przykre. A to gidosy go wciągają tam do środka. Ty, krzyż? Nie. Dobra, gościu, nie bawimy się z tobą. Bum. 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 Czej, czy on właśnie padł? Nie, nie padł. Iiii, goni mnie! Okej, skończyło się. Wszystkie granaty poszły. On nie żyje. Wow, to burz. Ile my mamy maksimum granatów? 10? Chyba z 10 granatów w niego rzuciłem i koniec. W sumie łatwo było. Tylko raz mnie walnął. Teraz możemy pójść z nimi. Albo... zostajemy. Podoba mi się to miejsce, chłopaki. Żegnajcie. A co, nie mogę sobie wziąć swoich itemków i polecieć z wami? Co jeśli ja chcę zabrać ze sobą swoje czaszki i katanę? Wiecie, za ile mógłbym opchnąć taką katanę znalezioną w jaskini? Nie, czekaj, to był bunkier luksusowy. Chłop ze swojej historii napisał książkę. Też mógłbym napisać książkę i opchnąć to za kilkadziesiąt tysięcy. I także tyle. Dodatkowy achievementik i w sumie, nie wiem, myślałem, że będzie jakaś cutscenka ciekawa czy coś, ale jednak nie. Gdzie są nasze ziomki? A, są daleko nagle. Kurde, przed chwilą byli pode mną, tuż przy kostce. Ogólnie tak ostatnio mówiłem, że to wszystko nie ma za bardzo sensu. Potem sobie poczytałem na Wikipedii ogólnie to całą historię i tak dalej i zauważyłem, że całkiem sporo rzeczy pomijałem. Za pierwszą wyspę z De Foresta była odpowiedzialna Sahara, czyli ta firma farmaceutyczna, która chciała tutaj tą wyspę też wykupić. No i im się nie udało. Wygrał Pufton, który... chyba nie ogarniał do końca, o co chodzi z tym wszystkim, nie wiedział o tej kostce i tak dalej. Coś nie do końca zrozumiałem, ale dzięki połączeniu Puftona z kostką byli w stanie zbudować to jakoś mnóstwo bunkrów i tak dalej. Nie do końca zrozumiałem, co tam mieli na myśli. Ten nasz główny przeciwnik, on właśnie pracował dla Pufkorpu, ale tak jak było tam w bunkrze rozrywki przy drukarce, on był zagrożeniem, bo on najpewniej był szpiegiem dla Sahary. I dlatego ta cała afera. A ci goście, których tutaj widzieliśmy, którzy nas ratowali, to nie są randomowe typki. To jest typek z jedynki i jego syn. Ja nie wiem w ogóle, jak się nie strzaiłem po tej bliźnie tego gościa zielonego, że to jest Timmy. A tak, myślę, że tu brakuje trochę jednak jeszcze cutscenek i jakichś wyjaśnień. Bo jak ktoś się zgubi, jak ja, to nie ogarnia, o co chodzi. A to te kostki wbili, bo właśnie ja myślałem, że ta kostka ich przetwarza jakoś. Właśnie był ten filmik na tym dużym ekranie tam w bunkrze którymś i tam mówili, że no, ta kostka jakoś przekształca materiał, coś takiego, coś tam odmładzanie i tak dalej. Potem były maile, że w środku obiekty są bezpieczne. Także myślałem, że ta kostka jakoś przekształca ludzi, a tak naprawdę wszystko, co jest poza kostką, kiedy ona się uruchamia, zmienia się w mutanty. I dlatego ten nasz główny przeciwnik tak bardzo chciał się dostać do tej kostki, do środka, mu nie wyszło i się zmienił w jakiegoś wielkiego bydlaka. Ale skąd tam się wziął Kelvin i Virginia, kiedy oni nie łażą w ogóle po jaskiniach i dostali się tam razem z naszym głównym przeciwnikiem? Nie mam pojęcia. No nie robi to zbytnio sensu. Raczej by ich nie wziął i nie powiedział, ej, chodźcie ze mną, kurde, pójdziemy do kostki, co? Do waszego ziomka. Już nie mówiąc o tym, jak on się dogadał z Kelvinem. I pojutrze powinna się skończyć zima. Dzisiaj dzień chyba 34, a z tego co ogarniałem, każdy sezon trwa 5 dni i zima powinna się zacząć 31. Ja mówię Kelvinowi, zostań w schronieniu, a on nie. I potem się będzie wracał całą tą drogę. No brawo. Siema. Fajnie, że biegniesz, ale weź się wracaj. Bo właśnie jak już skończyliśmy fabułę, to wszedłem na wiki i tam poczytałem trochę rzeczy. I w sumie to jakby znaleźliśmy wszystkie bunkry. Pominąłem trochę różnych itemków, na przykład jest stun button gdzieś. Na baterię można ogłuszać przeciwników. Ale jak teraz mam katanę, to ona chyba będzie znacznie lepsza. Nic nie widzę we własnym domu, musimy ogarnąć elektryczność, chłopaki. I to jest dzień 35. Okej, czyli jutro już jest wiosna. Jak tutaj mogę mieć więcej leków? Mam 6? To jest maksimum? Wydawało mi się, że przed chwilą miałem 3 tylko. Coś tu klika. I nagle przestało. What? Ogólnie chciałem przenieść piecyk stąd w to miejsce i opowiem wam ciekawą historię. Zacząłem sobie budować taki, wiecie, mur tutaj dookoła, stawiać pale, naostrzać je i w ogóle. I siedziałem tak godzinę. I zbudowałem całkiem sporo, może 1/4 całego tutaj dookoła. I stwierdziłem sobie, dobra, nic mi tu nie grozi. Nie chcę mi się zapisywać.
ale jest jedna, jedyna rzecz, przed którą nie ochroni się nawet najlepszy gracz. Skraszowało mi grę. Stwierdziłem, że przeniosę sobie to tutaj i kiedy postawiłem schemat, skraszowała się gra. Także przed chwilą zapisałem grę i mam nadzieję, że teraz już się nie skraszuje. W którym miejscu będzie idealnie? Chyba tak. Przystaje do ściany, przystaje do ściany, przystaje do ściany. No, w sumie tak. Jest git. Teraz trzeba rozwalić. O mój Boże. Przynajmniej nie muszę wszystkiego tego zbierać. Kevin mi wszystko zebrał. Dosłownie, postawiłem ten schemat, powiedziałem mu, dokończ budowlę. Zrobił to. Sporo mu to zajęło, ale w końcu mu się udało. A, czyli zawsze jak kończy się zima, to robi się deszcz. Tak? Czyli to już teraz się kończy. Kurde, jak słyszałem ten trzask, to myślałem, że jakiś mutant mi przyszedł coś rozwalić. No i super, jest ognisko. To teraz trzeba coś upiec, bo zaraz umrę. Dobra, jeśli chodzi o panele słoneczne, jak to tutaj działa? Mogę sobie tutaj tak to gdzieś postawić po prostu? Tak, i z tego co wiem... O, nawet nie trzeba mieć podstawki żadnej, nie trzeba mieć tego na dachu w ogóle. Właśnie to w ostatnim update'cie dodali. Chociaż jak to będę wrzucał, to już pewnie będzie jeszcze kolejny update. Ale żeby go nagrać, to musiałbym najpierw nagrać ten odcinek, żeby wiecie, wyjść tam tej jaskini z zakończeniem. Co jakby to położyć tutaj? Tak, żeby w ogóle tego nie było widać? Czyli tu jest jakaś taka strzałka. Czy to chodzi o to, w którą stronę będzie kolejny panel? Nie, to w którą stronę będzie on tak obrócony. To i tak to będzie widać. Myślałem, że będzie tak na płasko. 100 watów. Wszędzie. Okej. Okay. Mamy baterię. I mam nadzieję, że ona jest wodoodporna. Nie mogę z tym nic zrobić. O, czekaj. Tu gdzieś było. A! Tak! Trzeba to tak podłączyć. Dobra, jakbym chciał wziąć drut. Jak to tu zrobić? Mogę podłączyć do nich wszystkich. Do siebie nawzajem. Jakbym teraz chciał wziąć to... Mogę to tak przez ścianę? I guess? Może bym to doprowadził jakoś... Tu? Ale teraz nie mogę z tym nic zrobić praktycznie. Ty, weź mi to usuń. Ale kabel. Kabel nie... O! Dobra. O! I teraz do tego mogę jakoś przyczepić. Czekaj, wezmę tu w ogóle, postawię żarówkę gdzieś. A jak to zrobić? Nie, kijaszek nie pomaga. O! To czekaj, w tym miejscu to jest trochę useless. Dobra. Jeżeli coś źle rozwalę, to potem mógłbym mieć problem. Spory. Jakbym tu dołączył tak. Stąd. Tu się łączy to z końcem, czy tak po prostu? O. Tak po prostu o. A. To bym połączył. Kelvin, nie strasz. O tu. Będzie świecić ta latareczka? Będzie świecić! Dobra, tylko teraz to zrobić tak, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Weź! Ja tylko odłączyłem kabel, a to był dźwięk, jakby ktoś chciał mnie zabić. Nie żeby coś, ale po tym długim wariacie to ja się jednak trochę boję. Jeszcze Virginii tu nie ma. Gdzie ty leziesz? Kurde, jest na górze znowu. Co ty tam tak lubisz robić? Tak, wezmę sobie połączę. Tu. Teraz może tak. Nie wiem, czy to będzie połączone. Tak. Kurde, jak to trudno czasami jest coś... Patrzcie, w dół. To dolne się rusza. Wezmę odrobinę w górę? Już to górne się rusza. No nie mogę tego, co chcę. Okej, okay, prawie. O, dobra. I dobra, i teraz tak. Działa! A ile może taka jedna żarówka watów zużywać? Chyba niewiele. Dobra, na razie tu ładnie świeci. I mam to zrobione tak, że mogę sobie po prostu tutaj wziąć trochę dalej. Tak, tak, tak. Tutaj jeszcze sobie postawić. Nie mam tylu żarówek, nie? I to będzie 9. No to nie mam. Tu mogłem z boku postawić? Nie, czekaj. To jest środek. To jest środek tej kłody. To może właśnie na środku bym tu tak postawił bardziej. A tu jest problem, bo tu mam tak nierówno. To raz postawię w tym rogu bardziej. Tak na 6. Albo właśnie zrobię tak jak kminiłem. Na 9. Dobra, robię na 9. Na pewno gdzieś się ta żarówka znajdzie szybko. No i voilà, i... Pięknie wszystko się świeci. Zobaczymy, jak będzie w nocy. Czy to są w ogóle jakiekolwiek wskaźniki, ile to wytrzymuje? Chyba nie. Jest wszystko 100 watów. Może w nocy coś się będzie zmieniać, bo teraz jest chyba po prostu nieskończona energia i tyle. Pewnie jeszcze elektryczny płot zrobię. Zrobię coś takiego, że sobie obuduję właśnie dookoła tymi balami.
I za tym będzie elektryczny płot. Z tym płotem oni chyba mają bardzo duży problem, żeby go rozwalić. Bo oni widziałem, że jak w bale walili, to oni tak z bara próbowali rozwalić. To tutaj to nie wyjdzie przy takim elektrycznym płocie. Dobra, w tamtej jaskini, tam na przodzie, to jest ta jaskinia, gdzie była Lina, tam jest Stan Baton. Obok, gdzieś w jakimś jeziorku, coś takiego. I ogólnie jest achievement, żeby wykopać 1000 dziur, także trzeba rozkupywać groby. Ej, ciekawe co jakbym teraz wrócił do tamtej jaskini, tamtej z zakończeniem, do tej złotej kostki. Tam byłby pewnie ten licznik, nie? Że ile do uruchomienia. Z tego co patrzyłem, to jest co 8 cykli księżyca, co jest trochę dużo. Ciekawe, czy ktoś próbował tyle, nie wiem, cheatami, coś takiego, przeczekać ten cały czas i sprawić, czy to by się uruchomiło jeszcze raz. Zakładam, że nie uruchomiłoby się, no bo kurde, tak randomowo byś po prostu sobie umarł, nie? Nie wiem, co chodzi. Po studniach, nie wiem. A, cykl księżyca to jest prawie 30 dni, czyli 8 cykli to jest 240 dni. No to chyba trudno byłoby tyle przeczekać. Jeden dzień to jest chyba pół godziny. No to ktoś musiałby 120 godzin czekać. Trochę dużo. Ale cheatami dałoby się zrobić. Dobra, mamy tą jaskinię. I widziałem na screenie ten wodospad właśnie. I tu... Ha! Stun button. Szybka, słabo bije. Mocno chroni. No ale pewnie ogłusza mocno ich. Także... No takie bardziej defensywne, a katana jest tak, żeby po prostu rozpieprzyć gościa od razu. O, dostałem żaróweczkę swoją z powrotem. Ja mówiłem, że to szybko znajdziemy. Jest też achievement, żeby zrobić konstrukcję z 1000 kłód. Jak budowałem swój domek, to zdobyłem achievementa, żeby zbudować z 500 kłód. Chociaż zakładam, że to po prostu liczy, ile kłód postawiłeś, żeby cokolwiek postawić, a nie, że to musi być jedna wielka struktura. Myślę, że jak skończę ten mur z bali, to będzie ten achievementik, no bo jednak tego trochę sporo było. Wydaje mi się, że ten achievement z kopaniem dziur można by zrobić po prostu jakoś na awku, żeby sobie zrobić makro, że po prostu chodzisz i do przodu o tak sobie robisz dziury ciągle. Chyba nie musisz kopać w żadnym rozsądnym miejscu, jak mi się wydaje. No bo dziura to dziura. Ale liny dużo. Kurde, muszę sobie postawić tą linę gdzieś. Chyba tam na półce, co ja mam, ją w domu, mógłbym postawić linę. Ogólnie liny będę dużo potrzebował, jak będę robił pułapki. Ale tyle pułapek to ja zrobię dopiero, jak właśnie będę miał cały ten mur. Wyobraź sobie, masz mur w zewnętrznej warstwie, masz jeszcze elektryczny płot, a jeszcze bardziej w zewnętrznej warstwie masz jeszcze pułapki. Kelvin, co ty tu robisz? A ty co ty tu robisz? Jak mówiłem, katana jest do załatwiania ich od razu. O! Groźny! Kelvin się nie boi. Kelvin Czadzior. O ty dziadu, ty! Kurde, zraniłeś mnie! Już nogi nie masz. Ale ty jeszcze żyjesz! Już nie. Kurde, oni mogą nie mieć nogi, a jeszcze żyć. To co, on by wstał po czasie? Podrosłaby mu ta noga? Raz po zasięgiem miałem taką sytuację, że wpadłem do wody razem z... rycerzem. Do takiej, że ja już wiecie, musiałem pływać i miałem mały problem, bo musiałem płynąć razem z rycerzem. W sensie nie mogłem go w ogóle trzymać, ja musiałem za nim pływać i czekać, aż będzie jakieś normalne takie płytkie miejsce, żebym mógł go wziąć. W sumie mam takie idealne miejsce, żeby mieszkać. Jest wielka polana, mnóstwo jedzenia, kanibali już jest mało. Na początku było dużo błotnistych, a teraz już jakoś ich nie ma. Duży, otwarty, płaski teren. Mogę sobie naprawdę zbudować tyle, ile tylko tam chcę. Aloes jest praktycznie obok. Mam tuż obok źródło wody, mam niedaleko jaskinię z drukarką. Nie jaskinię, bunkier. No jakbym zagrał jeszcze raz, no to bym wybrał to samo miejsce. Ja ciągle w piżamie. Jezu, lina. Ile tej liny? O, no panowie. To się doigraliście. O co ty? Ty włócznie masz! Włócznią we mnie rzuciłeś! What? On już leży? Po jednym strzale? Już po jednym strzale mogłem podnieść ciało. Włócznie się przydadzą. O ty! Przeżyłeś. Dalej przeżyłeś. Ej, to mało bije ta włócznia. I to nawet żadnych staszetek nie dali. Co za złomasy. Jak już mnie napadacie, to przynajmniej byście dali coś w zamian. O, a tu jelonek się spajczył. Właśnie miałem taką sytuację, że była jedna pułapka i pod nią leżały trzy głowy jelonka. Oj, Kelvin, tobie to chyba trzeba dać coś do roboty, bo ty po prostu... Weź balę i napełnij ten pojemnik. A żebyś nie miał tak łatwo, to ja je podniosę i ja wezmę tutaj, zbuduję jakiś szkielet tego, co ja tutaj chcę mieć zrobione. Nie wiem, jak to wymierzyć, chłopaki. O, w nocy to wygląda bardzo ładnie, tylko że mi
Ptaki przylatują. No i ostatnia żaróweczka. Leci tu, zapalamy. I świetnie, i mamy elektryczność, światło, ładnie. Coś tu jest napisane? Nie, będzie działać przez całą noc. Tu jest bardzo wąsko. Tu jest krzywo. Tu jest krzywo. Tu też jest krzywo. Jeszcze mieliśmy jedną rzecz, której nie znalazłem. Gdzie jest mój rycerz? Ja te bale to sam ogarnę. A my mieliśmy kajaki w którymś miejscu i tam znalazłem kurtkę, którą mogłem chyba dać Kelvinowi. A czekaj. Virginia, chodź tu. Tak, dzięki za aloes, mam go pełno. Byku, trzymaj dres. No i teraz wygląda jak prawilny, kurde, dresiarz z shotgunem. Co, wyzywasz mnie na pojedynek? Nie, ona każe mi iść za sobą, bo tam jest muzyka i będzie znowu tańczyć. I w ogóle patrzenie jak tańczy zwiększa przywiązanie. Takie trochę, patrz jak przed tobą tańczę, to będę cię lubić i cię bronić. Widzicie radio? O nie, straszne radio. Te same ruchy? Już to widziałem. Cały minutowy filmik zrobiłem z twoich tańców. Nie wiem gdzie te kajaki, więc idziemy na spawna i jedziemy w lewo. Więc jakoś gdzieś się znajdę. A, i tam była lornetka jeszcze. Z tego co wiem, tylko ja jej w ogóle nie widziałem tam. Ty, wiem jak mogę wymierzyć te bale! Mogę sobie przestawiać je na ziemi, to będzie taka moja metryka. Jak Amerykanie, co nie? Oni nie potrafią używać metrów i tak dalej, to używają jakichś łokci czy stóp. Nie no, ale to jest taki głupi system, naprawdę. Jakby dobra, odległość jeszcze okej, rozumiem. Ale oni mają tam jakieś pomieszane rzeczy typu, nie wiem, galony i tak dalej. Weźmy sobie samą wagę, okej? Tona. Krótka tona to jest 0,9. Długa tona to jest 1,016. No, masz hundred weight? Nie wiem w ogóle ile to jest. Short hundred weight, long hundred weight. Pound to jest pół kilograma prawie. Ounce to jest 28 gram. Dram, grain, stone. Naprawdę oni używają kamieni? Nie żeby coś, ale kamienie są takie trochę małe i duże i bardzo duże. Ale okej. Dla nich przeciętny kamień najwidoczniej waży 6,35 kg. A jeżeli waży o 1 gram więcej albo mniej, no to już to nie jest kamień. To jest jakaś podróba kamienia. O, kamień to jest 14 pounds. Grain to jest... What? Dram to jest... weź to wszystko spamiętaj, to jest sama waga. Z jakiej racji w XXI wieku ktoś jeszcze używa takich jednostek? Tymczasem normalni ludzie, znasz kilo, centy, mili i w sumie to ci wystarczy. Do większości rzeczy. No jeszcze przy bajtach i bitach, no to są giga, ale to wie każdy. Ale cóż, ja tutaj nie mam linijki, także muszę się posłużyć balami. Okej, mamy kajaki i tutaj mamy to. A gdzie jest... Serio jej nie zauważyłem? Serio jej nie znalazłem? Ale tu teraz... trochę boli. Także co, no w sumie to nie ma co tu robić, oprócz zbudowania super wielkiego muru, co zrobię sobie sam. No, także w sumie teraz to będziemy tylko ogrywać update'y, a jeśli chodzi o dzisiejszy film, to było wszystko. Mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia, siema!